Witam serdecznie, z nami Rafał Ochawa. No, niestety przegrana, która utrudnia Wam wyjście z grupy. Praktycznie robi tą sytuację no, niemożliwą. Jak dzisiejszy mecz? Dlaczego tak no powiedzmy kiepsko? No. Pierwsza połowa super, a druga... pierwsza połowa kiepska, druga super. Jak możesz to wytłumaczyć? Słuchaj, no wytłumaczenia to nie ma. Pierwszą połowę zagraliśmy dosyć słabo. Nie udało się w niej w zasadzie nic ugrać, ani zagrać, pograć kompletnie. No druga była znacznie lepsza. No gdyby druga była pierwszą, może by się mecz potoczył inaczej. Niewykorzystany karny przede wszystkim rzut. No dokładnie, tutaj trzeba pochwalić bramkarza drużyny przeciwnej, ponieważ obronił karny. Ale brakło mi takiej tradycji z wczorajszego meczu. Bo tam widziałem iskierkę w oczach, taki pęd do piłki, charakter. Dzisiaj widziałem w drugiej połowie, a ta pierwsza, może brakło siły wczoraj, przez ten wczorajszy mecz. Taka opcja również jest brana pod uwagę. Mecz dzień po dniu też wymaga od nas znacznego wysiłku i może to było spowodowane tym. Za tydzień gracie jeszcze jedną kolejkę. No, powiedzmy, że nie macie szans zbytnio na awans, ale mam nadzieję, że nie poddacie się w tym meczu. Jeszcze powalczycie o zwycięstwo w tej lidze. Jasne, nie poddajemy się nigdy, mimo że przeciwnik jest bardzo trudny, Golden Team. Będziemy walczyć do samego końca. Jeszcze moje pytanie odnośnie Pucharu Ligi, bo będziemy startować z tym turniejem. Jakie oczekiwania przed Pucharem Ligi? Jakie macie plany, marzenia? Nie wiem, jak myślicie, co możecie osiągnąć? Zobaczymy, jak będą rozlosowane miejsca, wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć, ale na pewno będziemy grać ambitnie do końca, na kogo byśmy nie trafili. A masz jakąś drużynę, na którą byś chciał trafić? Chcielibyśmy trafić na Poprad Team, zrewanżować się za ten mecz, którym graliśmy w osłabieniu, o jednego mniej. O proszę, czyli takie wewnętrzne, tak wewnętrzne, ale przyjazne porachunki. Jak najbardziej, zdecydowanie, jak z każdą z drużyn. Super, bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki również. Dziękuję.